No, no zobacz, jaki przystojniak, kurwa. Ty już tak nie sądź mi. Wielkie siemano. Siema, wariacie. Siemano. Siemano. To co, idziemy opierdolić jakiegoś kuraka? No. Chcesz podtrzymać na moment streama? Pójdę do zagadać. Się przywitam. No. Nie nagrywaj cię. Nie, nie nagrywam cię. Witam was, widzowie. Witam. Dawid Jasper z tej strony. Dobra, widzowie. Czytamy czat. Dawajcie, widzowie, wyślijcie mu donata, wyślijcie mu donata. Link w opisie, link w opisie. Chcesz, żeby wysłali niemiłe donaty? I tak. Chcesz? No chcę. Chcesz? Tak, ja dobrze chcę. Cała z niebułka. Okej, gadałem z panem Ryszardem, słuchajcie. W skrócie mówiąc, jak mi zaufa, to wtedy puścimy na pół dnia. Także idziemy teraz sobie coś wsunąć i tyle. Dobra. Ale ja się tęsknię za twoją gąbką, Adamcie. Dobra, już przecież pierwszy raz się widzimy, wariacie. Cześć, Dawidku, jesteś najlepszy, nie zmieniaj cię, kochamy cię. Ujćkap, dawaj to mięsko, Dawaj to mięsko. Dobra, gdzie jest KFC? Chodź. Prowadź. Ty mi wysłałeś te 30 zł w ogóle, Dawid, w donacie. No wysłałem cię, ale, no się nie, ale się nie wyświetliło. No nie wyświetlił się, bo ja spałem wtedy. No to mogłeś zostawić włączone donaty. Mówisz? A jak będą wyzywać Ukraińców, Murzynów i tak dalej? To co wtedy? Nie mów takich rzeczy na live, bo dostaniesz bana. Tak? Ja już dostałem bana na tej platformie. Dzień dobry. Dzień dobry. A KFC? O 10. O 10 dopiero? Tak. To co, Dawidku, bo mamy zamknięte KFC w takim razie. No to chodź, przejdziemy się. To się przejdziemy. To co, będziemy tak zapieprzać po kurczę opuszczonej Ikei? Ja tak zawsze robię. Przyjeżdżam o 9, a czekam, kurde, o 8 przyjeżdżam, o 9 czekam na otwarcie o 10. No ale to po chuj, tak? To nie lepiej przyjechać na 10? A, nie chciało mi się za bardzo. Pozdrawiam widzów a propos. Pozdrawiam widzów. Sam się maszynką opierdzieliłem. Żartujesz? Na serio. O kurwa, to ty masz talent. Ja mogę cię opierdzielić maszynką, tak jak ja. To następnym razem możesz mnie opierdzielić tak jak ciebie, jak się złapiemy. Ale brudka, widzę, że też kurwa siedzi, co? No, no. Zobacz, jaki przystojniak, kurwa. Ty już tak nie słodź mi. Nie słodzę, nie słodzę. A tyle mi te 500 zł, da? Bo już nie mogę się doczekać. Widzowie obiecywał, że 500 zł mi da. Zobaczymy, czy dotrzyma słowa, widzowie. Czy za godzinę streamka z tobą 500 zł się należy? No. Dobrze się kujesz, skurbicy ze mnie. No, dobrze się targujesz. Guzo, 3 złote. Cześć, Guzo. Hej, Kamil, to ja, twój przyjaciel Guzo z Discorda. Pozdrawiam was, chłopaki, z całego serduszka. Dzięki, mordo, pozdrawiamy. Pozdro, wariacie, siema. Siema, dziadek, ile już dzieci dzisiaj porwałeś? Wiadomo. Wiadomo, hejter, nie przejmujemy się. Nie nagrywamy, ale kolegę muszę mieć pod nadzorem. Ale nie nagrywamy tutaj nikogo, tylko mnie. Dobra. Przepraszam panią, pytanie do pani. Czekaj, już wyłącz. To jest jakiś zakaz, nie można nagrywać? Jest jakiś zakaz? Tak. Bo ja nie widzę żadnego zakazu, to z panią nie działa. Proszę wejść na stronę Biedronki i się zapoznać. Dobrze. Pani mogłaby być niższa, bo jestem osobą niepełnosprawną. A nie pani jest taka niemiła. Dwie bułki takie wziąłeś? Myślałem, że jakieś smakowe. I kiełbasę mogę wziąć jeszcze, ale dobra, to bułkę sobie zjem. Ja płacę. Nie. Ale ja ze ciebie płacę. Nie. Ty płacisz, czy ja mam płacę? Ja płacę. A pani jest z ochrony? Nie. Ty musimy sobie pogadać, bo musisz mi dać się 5 stóp, bo umiliśmy się, że dasz mi te 5 stóp, a nie dasz perekę na gazierkę. Nie. Już tak, już. O, patrz. Wiesz, co to jest? Murzyn. Czarny negr. Nie no, Jasper, kurwa. Przepraszam. Ej, no mówisz, tak nie można mówić. Przepraszam, administracja. Adam, poniesiesz koszta. Obraza mojej mamy była punktem, którego się nie przekracza. Pozdrawiam. Pierdol się. Jakubik, spierdol się. Chuj ci na matkę. No. I w sumie wyjaśniony, Jakubik. No halo. Kto dzwoni? Jakiś chłopak z Discorda. Powiedział, że Dawid zbiera jedynki, bo straci się jedynki. A czemu oni tak obrażają, te kurwy jebane? Bo są spływami, logika. No w sumie. To ile ten twój komputer kosztuje? Teraz kupiłem nowy komputer. Za ile? 10 tysięcy. Pierdolisz. Jaką masz kartę? Nie wiem, ale zajebistą. Mam.
FROSTY1. Jednak tym razem nie oszukałeś widzów i stream z Jasperem się odbył. No to tylko jeszcze minus 5 i 2 zera dla Jaspera za godzinkę streama schodzenia po pustej w połowie zamkniętej galerii. Gitarka, gitarka. Gagry. Czyli jakbyśmy wyszli na 24 godziny streama, to ty chcesz 500 zł razy 24? Widać mnie? Widać. Kaza. Widzowie, piszcie na czacie, Adamczyk, dawaj kurwa 500 zł Jasperowi. Piszcie na czacie, widzowie, Adamczyk, dawaj 500 zł Jasperowi, jak nie to łeb ukręcę. Adamczyk, daj kurwa 500 zł. Gdzie to napisał? Pa, tu napisał kurwa. No to nas będzie kasa. I co z tą kasą zrobisz? Nie wiem. Na komputer, czy na jakieś imprezkę, czy coś? Na imprezkę bardziej. To co, jakiś melanż lecisz na weekend? No, na melanż, no. Gdzie? Teraz jedziemy do Niemiec. Na weekend? Na weekend, tak. A później lecimy do tego, do zagranicy jeszcze. Będziemy jechali do... zastanawiamy się nad jakim tym, Turcja czy Egipt. To się powodzi, kurwa, chłopie. No, powodzi się, kasiarka jest. Gaza. Wiesz co, Jasper? Mi się wydaje, że ty jesteś bardziej bystry, niż ci się wydaje, wiesz? No, jesteś. Jesteś. Nie widać mnie. Widać cię. Nie, gdzie mnie widać? Adamczyk, dawaj kasę, skurwysynie. Jesteśmy umówieni na wyjazd 28. Jaki wyjazd? No to zobaczysz, jesteśmy umówieni, także... W skrócie mówiąc, widzowie, gadałem z panem Ryszardem. Pan Ryszard powiedział, że jestem spoko. No, kolejny streamek na pewno będzie. No, ale nie ma 2-4H, Jasperku. A może będzie? Nie będzie. Rodzice zostaniemy tutaj, później przyjadę autobusem. Chcemy wkurwiać pana Ryszarda, czy nie? Lubimy wkurwiać pana Ryszarda. Gagry. No ja wolę tego nie robić. On woli tego nie robić, ale ja to uwielbiam. Ganga Murun. 3 złote. Wpłacił 1000 złotych. Cześć Adam, przekaż do tych 500 złotych jeszcze 1000 ode mnie dla Dawida. Wysłałeś 3 złote prajerze, a nie 1000 złotych. Weź sobie w dupę, podciery, potrzyj się tymi 3 złotami. Prajerze bity. Co tak się męczą cały czas? Tak, cały czas. To numer zlikowałeś? Tak i... Lubisz kobiety czy facetów? Kobiety. A co z facetami? Faceci to babiarze, Lucy Ginold. A kogo nie lubisz z internetu najbardziej? Kurwą jest Bandura. Ale Ginolda oglądasz? Tak, bo Ginolda lubię i lubię Merganiego. On jest dobry, tylko Bandura jest kurwa, bo wyzywa cały czas. Dobra, Dawid, to musimy tak. Po pierwsze, do KFC mamy za 13 minut, możemy tam wejść. Schowasz mi do plecaka ten sprzęcik, co mam tutaj? No. Dobra. Adamczyk, nie dawaj 500 złotych Jasperowi. Adamczyk, nie dawaj 500 złotych Jasperowi. Nie słuchaj Adamczyk, się, nie dawaj Adamczyk, 500 złotych Jasperowi. To jest kurwa internetowa. Adamczyk... Witam, Dawid. Miło poznać, panie Jarku. Adam. Wie pan, że... Panie Darku. Darek, tak? Jarek. Dobra. A ja chory, bo jestem, proszę się nie zbliżać, bo... Coś jakiś zarazek mnie wziął, bo coś... No dobra, chodź. Gadło, to się... To dziękuję bardzo. Czemu się nie pożegnałeś? On jest chory na głowę chyba. Chory na głowę człowiek, ja pierdolę, co za typ. Jak można być chorym na głowę bez kitu? Nie ma chorego gardła, ma chorą głowę chyba. Wybierz najdroższy zestaw, Adam chciał ci tylko frytki kupić. Ty kurwo internetowa, zapnij tą pizdę, jak ci kurwa dojadę. Cię kurwa... O 10, tak? Nie wiem, jakie jest, ale o 10 otwarcie. Wie pan co, bardzo pana polubiłem. Przypomina pan prezydenta Andrzeja Duda. Mówisz, jak Duda wygląda? Jak prezydent, no tak. Jebać hejterów. JP na 100%. Zadzwoń do taty teraz, zapytaj się, czy coś chce z KFC. Ryszard, odbierz. Odbierz, Ryszard, bo się zemszczę. Tatuś, czy ty z KFC? Aha, nie chcę, dobra. Ale mnie ten alkoholik, Ryszard, prowokuje. Czemu? Spoko masz tatę akurat. To jest alkoholik 100%. Ty też pijesz czy nie? Ja nie piję. W ogóle? Nie. Manda.
Widzowie, jak Adamczyk nie da mi 500 zł za streama, dzisiaj hejtujecie go. Co piszą tutaj? Poczekaj. Adamczyk, dawaj kasę. Nie, jeszcze, nie. Jeszcze raz. O, czust, je, oszust, je, je, jeba, ny, ny, Adamczyk, Adamczyk, C, W, tak tylko bok, W polecenie. Co to jest? IL, IL. Czyli? Nie wiem. No, CWEL. Co to jest? Nie wiem. Serdek napisał? No. To czekaj, daję go zbanuję, kurwa. Okej, dobra, to z Krzykiem ci później, bo jestem z Adamczykiem. Robimy wspólnego streama w Łodzi. To był Tubsan czy Ulani? Ulani. Ulani to twój dobry ziomek? Tak, Ulani jest najlepszy, Ulani top 1. Kto jest jeszcze? Kto jest top 2? Top 2 ty. A top 3? Top 3. A Tubson? Tubson jest top 4. Top 3 jest... ze Skosia. Co to kurwa jest? YouTuberka taka na Twitchu robi, ze Skosia ma nazwę. Kurwa, kto taki przystojny? Zaba go kurwa, jaki przystojny. Witam pan serdecznie. Wezmę ten słodki kurczak z ryżem, do tego wezmę kolę. Już się piąty raz, proszę pani, spotykamy. To jest wiek rzeczy, to jest miłość. To jest miłość normalnie, że spotykamy już piąty, dziesiąty raz. 78 zł, tak? Tylko potwierdzam. Dobra. Co jest, Dawidku, co tak się zlagowało? Dobry ten kurczak, mówisz, na słodko? Dobry jest, ryż jest bardzo dobry, polewą, taką kurczakową polewą, zajebisty, smakuje mi bardzo. Siema! O. Co, fota z fanem? Face to face, to tak, to dobra. Dzięki wielkie, na razie kupaj. Ale żeś go wyjaśnił, co? Nie bałeś się go? Nie bałem się go, chuja. Na strzała, co? Na strzała, lecz. O kurde, ale wyżera. Pokażę widzą. O kurwa, jaki kurak. Daj mi to. Bo ty tam mówił, że 28 gdzieś śmigacie na 5 dni. No? Wyjeżdżacie. I się mnie zapytał, czy nie chcę do was dołączyć. A ty co powiedziałeś? Jak Dawid chce robić streamy, hajs napierdalać, to bardzo chętnie. Numer Jaspera. Dawidu streamuję. Mój numer Jaspera. Ale po co? Jasper, po chuj. Bo lubię mój numer. No i potem będą cię dzwonić i się kurwa męczyć, ty się będziesz wkurwiał niepotrzebnie i po chuj ci to. To będę ich blokował, proste. Po prostu go kurwa nie musisz mówić i nie musisz ich blokować. Jeba tu psona. Tak? Czemu? Jeba tu psona. Ochujał mi na 500 tysięcy złotych mnie ochujał. Na 500 tysięcy? Tak. Tu pso mnie wychujał na 5 tysięcy. Na 5 tysięcy? No. A czemu ci ich nie dał? Nie wiem. To nie chcesz go wyjaśnić? Wyjaśnię go, jak się spotkam z nim. Pięścią na ryj. Dobry ten kurczak z tego KFC, ci powiem. Ale Ganga ma lepszego kurczaka. Taki Mongolczyk, streamuje na Twitchu. Nie wiem, czy kojarzysz. Powiedz mi, Jasper, a co byś chciał tak zrobić na streamie? Co lubisz robić, gdzie chciałbyś iść? Co cię interesuje? Teraz? Oprócz 500 zł. Do zoo. Do zoo. O, i na koniec streamka zaśpiewasz piosenkę dla widzów? Jakąś? Wiesza, wiesza, little loco, wiesza, eke polko, wiesza, in the way. Wiesza, wiesza, little loco. Wiesza, like, yo, wiesza, in the way. A dużo dostajesz z donate'ów? No teraz zarobiłem 500 zł. Przez 2 dni. Więcej niż ty ze 100 dzień zarobisz. Taki kurwa cwanyś? Takiś kurwa cwanyś? Będziemy tak streamować, żebym ja ci dawał hosty, żebyś miał dużo więcej widzów. Okej, hosty, okay? No. Ile chcesz mieć widzów na streamie? 2000. Daj piąteczkę. Weź tu sklej. Kurwa, klej. No klej. I siedzi jak ten Tubson za pół litra. Jak Ulani za pół litra. Ulani wypije pół litra i mało wypije. A co, to z Tubsonem w ogóle nie chcesz mieć nic wspólnego? Nie chcę. Czyli co, frajera trzeba po prostu... tępić. Widzowie, zgłaszajcie mu kanał na Twitchu. Tubson podkreślenie, powtarzam. Zgłaszajcie mu kanał na Twitchu, ma na Twitchu Tubson podkreślenie. A jesteś Sigma? Co? Jesteś Sigma? To jest Sigma. No ty jesteś Sigma. Nie. Nie?
Jest jej Sigma. A co to jest Sigma? To jest... Kurwa, chłopie, no zobacz sobie, to jest Sigma. Widzisz tą emotkę? Tych ziomeczków? No. To jest Sigma właśnie. Czyli jesteś jebanym szefem. Aha. Jesteś Sigma czy nie? Patrzcie, widzowie. Jeszcze się nie jadłem, jeszcze jem. Adamczyk Sygna, jego mama to blizna. A bliznę urodziła, się na mnie dziś zemściła. Gdzie ty to kupiłeś to? To jest zajebane. Od kogo? Od koleżanki zajebałem. To oddaj jej to. No wypadałoby, co nie? Mogę powiedzieć, mogłem wyzwać? Kogo? Tą koleżankę? Nie, nie wyzywaj, nie, nie, nie. Zostawmy to. Czekaj, widzowie, ona mu coś podpieprzyła z majtek, on jej coś podpieprzył ze stanika. Są kwita. On jej zrobił minetkę, ona mu zrobiła loda. Tak nie było. Było, było, widzowie, było. Ja to widziałem, byłem świadkiem. Jak ona mu robiła loda, a on jej czochał po rodze. Po rodze jej. A ty taki dobry jesteś agencik, kurwa, w te sprawy? Kurwa. Kiedy ostatnio babę jakąś ogarnąłeś? Kilka miesięcy temu. I co z nią się dzieje? Nie widzisz, że jestem zaręczony? Gdzie? Tylko pierścionka nie mam, bo zdjąłem. Żeby ludzie później mówili, że ja chodzę w pierścionku. A to długo jesteście razem? 4 tygodnie. O kurwa, ale po zaręczynach czy... Po zaręczynach. A przed tym jak długo jesteście? Długo 3 tygodnie. No ale kurwa, no ale zaręczyliście się 3 tygodnie temu, tak? Tak. A wcześniej ile byliście razem? No chyba z 5-6 tygodni. Jak to kurwa 5-6 tygodni się zaręczyliście? Zaręczyliśmy się 3 tygodnie, gdy to oni kuma o co chodzi. Zaręczyliśmy się 3 tygodnie temu. A jestem z nią już ponad 4 tygodnie. Nie kumasz, czy ty nie kumaty? Ty się kurwa z babą się zahajtałeś po 4 tygodniach znajomości? No. I gdzie ona jest teraz? Z Łodzi, spotykamy się w następną sobotę. W Porcie Łódź tutaj. W Porcie Łódź? Tak. O kurwa, o której? O chyba o godzinie 10 czy 11. Mam zamiar na mapu i zędu bigarty. I co zrobisz w tej ubikacji? Nie opowiadajmy, bo ludzie jeszcze... Dzieci oglądają, wolałbym tego nie mówić na streamie. Czekaj, Arek mi dzwoni, tata mi dzwoni. O, to poczekaj. Chciałbym zostać dłużej. Wiem, ale ja autobusem przyjadę, autobusem do Popielnic, tylko odprowadzi mnie na autobus. Znaczy się, no jeżeli musi wracać, to musi wracać, tak, no ja nie będę się rządził. Dzisiaj nie ma opcji, okej. Okay. Z wyjazdem nad morze ustalimy, tak? Dobra. Mamy wyjazd nad morze na 4 dni z Jasperem, chłopaki. Ta. Nie będę, kurwa, tego dlaczego licytował. Dlaczego nie mogę dłużej? Nie ma opcji. Sobie nie autobusem. Będę tego licytował, kurwa, widzowie, na dzisiaj. Nie opłaca mi się. Tata, nie popędzaj mnie, bo mi żołądek będzie później bolał. Masz pozdrowienia tutaj z czatu od kolegi tutaj, czysty ci podlępuje. Pan Ryszard jest złoty, takiego ojca to ze złotem szukać. Ze świecą, złoty wyjątkowy, nie tak, tylko tak. Szanuj tatę, bo on cię kocha, on cię troszczy o ciebie. Tak pisał na czacie. Mamy przyjść, ustalimy i on pojedzie. Tak? Zostanę duży, tak. Dobra. Piąteczka, udało się. Piąteczka. Udało się. To raczej nie tak będzie wyglądać Dawid, ale miejmy nadzieję, że tak będzie. Siema. Morda. Siemanko. Kolega robi live'a. Przywitajcie się. Siemano. Chodźcie, usiądźcie z nami. Usiądźcie z nami. O kurwa. Zobacz. Tak to wygląda. Ryż z tym. Dobry? Bardzo dobre. Mówię ci. Polecam ci. Co ci dali? Kebaba? Nie. Longera. Bo longery wcinasz? Klasyk. Klasyk, longer. Sam wygląda taki longer. Adamczyk wygląda jak longer. I tylko zasmakować i spróbować. Jego włosy wyglądają jak ryż z kurczakiem. Jego włosy wyglądają jak ryż z kurczakiem. Chodzi o tego kurczaka ogólnie. I co, uciekamy do ojczulka? Idziemy. To sobie nieźle usiedliście, co? Nie. Lepiej nie wareguj. Lepiej nie rób bagaru. No. Jak się do mnie powiedzieć, czyli sam ci wjadę na chatę i cię poskładam. Nie wagarowałeś? Nigdy? No, nigdy mi się tego nie zdarzyło. Nigdy nie uciekałeś ze szkoły? No nie, ja... Dobra, siemano młodzi. Muszę ten numer zmienić, jak skurwice. No co ty kurwa nie powiesz? Kurwa, czuję się jakbym z gwiazdą chodził, Dawid. Ciebie w całej Łodzi znają chyba, co? No, tak można powiedzieć. Erling Haaland.
3 złote. Cześć, Halen, balem, balem. Gagri, Gagri, pozdro dla Dawida, Kamila, Patryka, Jaspera. Rudy, daj mu te 500 zł, niech ktoś cię wyrucha na kasę chociaż raz, ty nas dymasz już parę lat. Niech Jasper powie do kamery tekst Adamczyk, wyślij mi w donajcie pozdro. Adamczyk, wyślij mi w donajcie 500 zł. Szybko palisz te szlugi. W szkole jerałeś w kiblu na czas? No. Po śmierci mamy w 2006 roku na raka krytycznym stanie umarła. Moje kondolencje. Stanie. Umarła mi mama, dostałem depresji. Nie mogłem się po grzebie ruszyć, stałem tak nogi, miałem tak jak kamień normalnie. Ani rękami, ani nogami nie mogłem ruszyć. Widzę, dostałem depresji, chodziłem do psychologa, leczyłem się u psychologa. Później leki mam przypisane, psychotropowe uspokojenie. Później znowu chodziłem do psychologa do Łodzi, później do Pabianic. Wyprowadziliśmy się z Piotrkowa Trybunalskiego do Pabianic, bo tam wybili mi szybę. Cały czas mnie nachodzili w ogóle tragicznie było tam. A lepiej jest trochę teraz? Lepiej, jak jest kasiorka od widzów na live, to zawsze się uszy podskakują. To koto Miller wampir, zęby ma jak wampir. Ono dzisiaj nie powie ci prawdy, czarny, chyba jestem nienormalny. To tu psą, bo to koto Miller wampir. Kurwa, cała się w zanadrzu. A zwariowana noc? Na czyściutko? Ile lat masz, Dawid? 37. Kurwa, ty wyglądasz na 25. Jest tu popielniczka? Sorry, dziękuję bardzo pani. Pięknie pani się wygląda. Tak, dziękuję. Wczoraj było lepiej. Pamięta pani, zawsze pani będzie piękna kobietą. Dla mnie będzie pani piękna. Ty to kurwa jednak agencik jesteś, co? No jestem. Nie dziwnego, że ty się kurwa hajtasz po 3 tygodniach. Ja przeżyłem swój pierwszy raz przeżyłem z nią. Z kim? Przed zaręczynami przespałyśmy się ze sobą. No to chyba kurwa normalne, co nie? Normalnie ona chciała po ślubie, a ja nie zmuszałem. Sama chciała, dostała, jak to się mówi, cieczki. Cieczki dostała i musiałem, miesiączki czy cieczki, to samo chyba. Coś tam, no podobne powiedzmy. A ty musisz być dobry ogier, co? Chciałem przespać się z Ginolda dziewczyną. Po co? Przecież to jest jego dziewczyna. Ale to będzie już moja. Będę miał dwie zanadrzu. Jedna z drugą nie musi się znać. Powiedziała, że mnie lubi bardzo, a jak się kogoś lubi, to się robi wszystko, co się lubi. Co, Dawidku? 4 dni nad morzem w dwójkę? No. Jakieś dupeczki poogarniamy sobie? No poogarniamy, na piwko pójdziemy. No kurwa. Na flaszeczkę jakąś małą. Mati69PLXD, proszę zbanować użytkownika za obrażanie Dawida Jaspera. Dziękuję bardzo. Widzisz, już się hejterów kurwa pozbywamy. Raczej dobrze jebać was kurwy jebane. Nie będziecie mnie obrażać. Mnie i moją rodzinę śmiecie zajebane. Ile masz wzrostu, Dawid? No tak mój wzrost powiedzmy. 1,70 m, mam 1,72 m. Co? 1,70 m mam. No to jestem trochę wyższy chyba, co nie? Poczekaj. No jestem tak wyższy o 5 cm, no. To pan Ryszard jakby mógł to powiedzieć jeszcze raz. Sobotę możecie się umówić na cały dzień z Dawidem, nie mam zastrzeżeń. Na cały dzień, tak? I mogę go do zoo zabrać, na karaoke i tak dalej. Oczywiście, ale to tak od godziny 10 maksymalnie do godziny 16. To cię... A jakby mu załatwił powrót? Do 17 maksymalnie. To pojedziecie sobie do zoo i tak dalej. Karaoke odpuścicie, tylko do zoo. W zoo na wesołe miasteczko, na nowe miasto, pójdziecie sobie tam i będzie fajnie, no. Dobra. I co, pasuje ci Dawid? Pasuje. Jasper może być niepełnosprytny, ale ty jesteś niepełnosprawny, bo nie umiesz nawet skleić harmonogramu. Ale kurwa, odezwał się debil, to nie ma nic do powiedzenia, kurwa. Zamknij pizda. Dobra, musimy zjechać. Dobra, to zawijaj, Dawid. To na razie, widzowie, widzimy się na Kiku, na live. Jak tylko wrócę do domu, stawię Kika i Adamczyk mi Kika, to widzimy się na live. Na jakim kanale? Jeszcze raz? Dawid, Kamil i Patryk. Dobra, to będziemy ustawiać. Siemanko, Dawid, dzięki wielkie. Dzięki.